Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Grain, a to jest Warhammer 40 000 Dawn of War Winter Assault. Wracamy, walcząc z orkami. Na szczęście tutaj z jakiegoś powodu komputer ma ustawioną masę jednostek, więc użyjemy tego jako żywej tarczy przed zielonoskórymi. Przy okazji przypieprzymy z granata. No, jak ładnie poszło. Ty musisz atakować to. Nie ma opcji, żeby było inaczej. Chaos właśnie postanowił tu przejść w ilościach hurtowych. Nie wróży to dobrze. Nie wróży to dobrze. Przejdźcie w to miejsce. Jeden z niewielu plusów grania gwardią. Chociaż nie, jest więcej plusów i to dużo więcej. No wyjechaliście stamtąd! No nie. Bo tutaj się zniszczyło. Straciłem panowanie, pomocy. Chodź tu. Chodź tu. Tu. No ja myślę, że skorzystacie. Tu gdzieś był kapłan. Chodź tu. Jezus Maria. Tutaj się muszę tym zająć. To mnie rozprasza. Mam nadzieję, że wybrałem właściwy oddział, tak. Dobrze, ci sobie zaraz z nimi poradzą i wrócą na miejsce, w którym powinni się znajdować. Gdzieś tu był mój kapłan maszyny. Czy mi zniszczyli właśnie maszynę kroczącą? Chyba tak. To średnio dobrze. No nic. Rzućcie granat. Nie ma nic złego w rzucaniu granat tu w takiej odległości od siebie. Wiecie co, ruszcie do przodu. Ruszcie w to miejsce. Kto wie, może nawet zyskamy kontrolę nad tym posterunkiem. Nie interesujcie się tym, co tutaj jest. Proszę. Chodźcie tu. No ja myślę, dlaczego nie mogę zwiększyć ilości jednostek? Po to mi są, kurde, te koszary. Ajajaj. Dobra, orków też trzeba troszeczkę przekrócić. Chodźcie w tę stronę. Nie podoba mi się to, co robią mi tutaj. Z dupy. Moi przeciwnicy. O, zmęczony jestem, strasznie zmęczony. Ale to nic. Męczy mnie przede wszystkim ta temperatura. Jest tak, kurczę, gorąco. Wam pewnie też jest gorąco. Rozkleja mnie to wszystko. To mnie ewidentnie rozkleja. W sensie nie rozkleja, bo będę płakał, tylko rozkleja, bo będę ronił łzy. Nie. No bo jest gorąco, no. Ty, zmieniam zdanie. Walczcie. Musicie związać ich walką. Ty, no ilu was będzie? Tej! Nie podoba mi się ta misja już. Już w ogóle straciłem szacunek do tej misji. Taki byłem przekonany, że... przecież ta misja to jest taka, o... w miarę łatwa, nie ma co.
Głupio mi. W sensie kampanie są łatwe. Tak mówiłem. Nie, nie, nie. Nigdzie nie idziecie. Wy. W ten sposób. Nie dajcie im wyjechać. Potem ich naprawicie. Zostań w tym miejscu. Ci panowie postawili sobie za zadanie zniszczyć mnie tutaj. Średnio miło z ich strony. Ale nie będę się czepiał. Przejmę wszystkie te punkty. Wtedy zmienię stronę na eldarską i mniej więcej wykonam cele, które pozwolą mi ogarnąć to, co muszę zrobić, by wygrać misję eldarami, ale nie sprawi, że automatycznie wygram. Dzięki temu powinienem mieć szansę na właśnie zakończenie, znaczy w momencie, gdy chciałbym wtedy zakończyć kampanię, to jakąś rasą, to wystarczy, że wczytam sobie grę i przejdę przez bramę, bo tutaj jest brama, spójrzcie. Właśnie kosmiczni marines, nie kosmiczni marines, tylko gwardia musi doprowadzić tutaj ładunek, a eldarzy muszą zrobić inne rzeczy. Zostaw to, debilu jeden. Nie chcę tego, to chcę. To mi jest potrzebne. I to na gwałt. Kapłani. Są tutaj, naprawiają. Jestem wam wdzięczny. A ty tutaj. O, widzę, że już. Szybciutko to poszło. A teraz budowniczy. Zbudujmy jeszcze raz. Dobrze, w tym momencie kompanie pancerne w miarę mi tutaj popilnują tego miejsca. Wyjdź stąd. Najpierw to, to, to i to. Cofnij się tu. Aj. No to tyle, jeżeli chodzi o obronę tego miejsca. Ale spokojnie. Jeszcze ty przyjdź tutaj, żeby było dobrze. Żebyśmy nie mieli problemów. Nie, no orkowie są w jakiś sposób zabijani, nawet z powodzeniem. Należy im tylko dać kilka chwil. Cofnij się. Zmieniam zdanie. Cofnij się bardzo. Daj mi jeszcze jednego. Wezmę. Wszystko, co mogę, to muszę tutaj wystawić właściwie. A nie bawić się w półśrodki. Jednego z was potem wystawię tutaj. Dobrze, zostajemy w tym miejscu. To już jest ustalone. Magnety będę mógł mieć. Energetyczne, fajnie. Ale wydaje mi się, że coraz więcej ich tutaj przysyłają. Na szczęście mam tutaj w miarę ustalony front i średnio im, nie będzie im tak łatwo przejść. Ale nadal. Wiecie co, zapiszę tu sobie. Może zapisać gry podczas animacji. Dobra. Wróć. Spoko. Zapisz grę. Nagrywanie. Tak, nazwałem zapis nagrywanie na wszelki wypadek, która jest. Jest dobrze. Na razie minęło mniej więcej 10 minut. Zostaniecie z tyłu z granatnikami. Why you need me? Wy wyjdziecie. Dobrze, kapłanie maszyn, że walczysz w pierwszej linii. Niczego więcej bym się po tobie nie spodziewał.
To jest fajne. Celownik zabójcy. W tym momencie gościowi się bardzo zwiększa obszar, na jakim widzi cokolwiek. I ułatwia to strasznie strzelanie. Dobrze, w takim wypadku możemy wrócić naszą eskadrą specjalną dzielnym oddziałem karaskinów. Dobrze. I w tym momencie się chyba będziemy mogli przełączyć zaraz na elfiki. Tak, na to wygląda. Dobra, zostań tam, gdzie jesteś. To co, to przechodzimy na elfiki, co? Tak. Mamy ciekawy czas, żeby na nich przejść. Tylko wiecie co? Wklepię tu jeszcze możliwość obrony. A ty... O! I cofnę cię. Czy ci się uda, czy ci się nie uda? Zostawiamy to. Ja mam zapisaną grę. Ale jeszcze sobie podzapiszę, wiecie? Cele. Co ty jest z miejsca Ron? Dostarcz kamień duszy. Przeprowadź rozpoznanie w okolicy wejścia bariery. Nie mogę cię na razie zapisać, no tak. No, nawet mi się zapasy pozbierały. Ty. Tutaj muszę przejść, co? Otóż ja w tym momencie już wiem, że ja będę musiał z nimi walczyć. Czuję to. Bo to są elfiki. Elfiki muszą tak robić. Widzicie? Fakt, że mamy tu sojuszników, znikł. Widzę, że orkowie przechodzą dalej. Dopiero chyba chaosem będzie lepiej grać. W sensie chaosem nie chaosem, tylko ładem. Przeciwieństwem ładu chaosem. W tym... No weź, kurde. Ale to nic dziwnego, ja też bym tak zrobił. Tak, to wbrew warunkom sojuszu, właśnie dlatego. Wolno im wolno Gwardii Imperialnej atakować. Ponieważ to ich punkt, tak? Jestem penisem i właśnie muszę ten punkt przejąć. I to jest moja wina. Bardzo dobrze. Pozostańmy przy tym. Portal wsparcia. Dobrze, i to jest jedyny plus na razie, że mam ten... Mam dużo zasobów. W tym momencie, bo nie grałem nimi do tego momentu. Tylko tam postawiłem jeden budynek. Dobrze, teraz ty. Raczej wy. To. I portal wsparcia. Nie mogę na razie portalu wsparcia wybudować tutaj. No nic, to nic się nie dzieje, spokojnie. O, i teraz oni są czerwoni. Nawet się trzymają. Cele. Dowództwo Ultuhultutut. Ludzka bariera psioniczna jest tak prymitywna, że aż stanowi dla nas zagadkę. Jednostka Eldarów musi przedostać się w pobliże jej wejścia, abyśmy mogli przy pomocy naszych umysłów odnaleźć jej słabe strony. Nic prostszego! Zrobimy tak. Wyszkolimy zwiadowców. Przy okazji muszę wyszkolić dużo Banshee. To na pewno. Dajcie mi więcej budowniczych. Zróbcie mi upgrade'y. Banshee są przydatne. Tym bardziej, jeżeli przeciwnik ma nad tobą przewagę ogniową. Bo wtedy po prostu budujesz Banshee wiąże w walce wręcz oddziały i jesteś naprzód.
Zbudujemy więcej tych, żeby sobie zwiększyć limity. Nie lubię nimi grać. Co mogę powiedzieć? Dobra, bierzemy to. Gdzie mogę znaleźć... O! To mi jest potrzebne. Chwila, stop. Zmieniam zdanie. Was przemieśćmy tu. Fajnie, teraz mogę znikać. W poprzedniej misji nie mogłem, ponieważ ta cała misja wtedy nie miałaby sensu. Ponieważ w tym momencie mogę, mój portal może znikać. A wraz z portalem... O kurczę, biją mnie tutaj. Chwila. Wraz z portalem znikają wszystkie budynki w jego zasięgu. To oznacza, że w poprzedniej misji zamiast pieprzyć się w... Zamiast pieprzyć się w uciekanie przed tymi orkami, wystarczyło opracować jeden tani upgrade i go włączyć. I to wszystko. A, właściwie mógłbym o czymś teraz opowiedzieć, która jest. Okej. Może opowiem troszeczkę o Eldarach. Dlaczego na początku, gdy usłyszałem, że Eldarzy mają problem, bo ludzie to są tacy ślepi na to, co się dzieje i są tacy prymitywni i w ogóle. Dlaczego uznałem ich wtedy za hipokrytów? Otóż wyobraźcie sobie, że Eldarzy, których widzicie, to nie są ci sami Eldarzy, których cywilizacja upadła, bo to oni praktycznie są teraz na załamaniu. To nie jest ich. Tak naprawdę to nie są ci Eldarzy, którzy byli kiedyś. Chwila. Możesz to zbudować? Chyba ci to rozwalili, tak. Denerwują mnie. Ale to dobrze, bo denerwują tym samym elfiki. To. Wszystko, co dobre się kiedyś kończy, trzeba o tym pamiętać. Ruszcie w tę stronę. A wy ruszcie w tę stronę. Więcej! Ale mam tych zasobów. Dobrze. Bardzo dobrze. Nie podoba mi się artyleria, która tak namiętnie we mnie napieprza. Trzeba przejść pod ostrzałem i ją zneutralizować. Trzeba też sobie zdobyć pająki z paczni. Powinienem już móc je szkolić. Mogę je szkolić. Nie wiem, czy mogę ich szkolić nieskończoność, czy mam na nich jakiś limit. Ale wiem, że mogę je na pewno szkolić. I wiem, że limity są na pewno na... Chwila, wiecie co? Nie. Musicie iść dalej. Muszę olać na razie to, że jest tu horda orków. Wy mnie nie słuchajcie. Wyróbcie robotę. Tu. Wy tu. Tędy. Zniszczcie ten posterunek. Albo nie, zniszczcie tych. To zniszczcie. O, najlepiej. Dobra, wy możecie właściwie zająć się mordowaniem. Wyłączyłem im zmniejszanie morale. Może być ciekawe. Mogę ich zrobić nieskończoność. O Jezus Maria, jak dobrze. Nawet nie wiecie, co się teraz tutaj będzie odchrzaniać. Tu mogę przyjść. Zbudujcie mi więcej limitów. Proszę was. Otóż to są takie jednostki szturmowe bardziej. Ale one są właściwie bardzo silne. Tu chodzi o to, że one mają też... Oni mają coś w stylu jump packa, ale dokładnie rzecz biorąc mają umiejętność teleportacji. Tylko, że oni tak samo jak te jump packi, dlatego ich przyrównałem do jump packów, mają możliwość podwójnego skoku. Nie wiem, czy widzieliście to w pierwszym Dawn of Warze, raczej w podstawce Dawn of Wara. Dobrze, wiem, że będę musiał rozwalić te generatory.
A, właśnie zginęła mi drużyna zwiadowcza. Cele mi pokażcie. No to muszę oczywiście konwój do bramy odeskortować. Te prymitywne tarcze psioniczne i inne środki obrony umożliwiają nam przejście. Musimy zneutralizować. Znieść generatory zasilające obronę i wzmacniające ich żałosne moce psioniczne. Ok. Potem tu i tu. Dobrze. Ty idź tu. W ten sposób. A tymczasem mam kolejne dwa oddziały. Szukające zemsty. Nie szukające zemsty, ale będę mówił, że szukają zemsty. Bo czemu nie? Coś je zabiło. Chyba nawet wiem co. Kamuflaż! Szybko! Źle trochę zrobiłem. Ale to nic. Ewentualnie zginę, co się może złego stać. To tylko śmierć. Będą następni. Wiesz co, was po prostu dam tutaj, bo ja nie wiem, czy orkowie się nie zainteresują tym, że ja tutaj sobie egzystuję. I ty też. To jest praktycznie czołg poduszkowy. Ciebie ruszę tutaj. Wygląda na to, że cały mi oddział zginął tam. Dlatego mam tutaj od nowa do wzięcia to wszystko. Pełna mobilizacja. Właśnie to robię. Dobrze. Fala orków. Pajączki. Nie, pajączki potrzebuję. Moja eskadra szturmowa. Dobrze, plan jest taki. Skaczemy pajączkami. Niszczymy, co mamy zniszczyć. To idzie dobrze. Co się stało? Menu. Zapisz grę. Nagrywanie 2. Inaczej zrobię to, bo boję się, że nadpiszę stan gry, a tego nie chcę robić. Muszę to podklikać. Nagrywanie 2. Zapisz. Obawiam się, że wszystko się zjebało w tym momencie. Ale zostawimy tu na razie Space Marinesów. Powiedzmy, że jest dobrze, dobrze? Tak, na wszelki wypadek będę mówił prawie nie po polskiemu. Na wszelki wypadek. Ale spokojnie. No oni sobie tutaj dają na razie radę. Ja nie wiem, czy właściwie. Nie, chyba jest dobrze. Chyba po prostu straciłem wizję nad całym tym terenem. Ale punkty są postawione, więc powinno być dobrze. W takim wypadku powinno być dobrze. I wskakujemy. I się strzelamy. Patrzcie, jak to kosi. Wydaje mi się, że dopiero w następnych częściach Eldarzy będą mieli na to OP gówno limit. Jest tylko jeden powód, dla którego nie. Produkuje się tego masowo. Ja przynajmniej nie produkuję tego masowo na potyczce. I to dlatego, że całość gry rozwiązuje się przed tym, jak to zrobię. No, te gry praktycznie. Popełnisz jeden błąd, przynajmniej w moim wypadku. Jak popełnisz jeden błąd na potyczce z komputerem na bardzo wysokim poziomie, to możesz równie dobrze restartować grę. I trochę mi zajęło. Dojście do wprawy w grze. Zniszczcie to szybciutko, bo nie potrzebujemy kolejnych. Widzę, że robi się powoli gorąco, nie tylko u nas. Ojej.
Ale jeszcze w grze. Tak czy inaczej, bo ja kurczę. Pamiętacie, że na początku mniej więcej, nie na początku, na początku jak zacząłem grać Eldarami, to wspomniałem coś o tym, że Eldarzy są hipokrytami i kontynuowałem to przez 5 minut, żeby następnie mieć na to wyrąbane. To ja mimo wszystko chyba chcę dokończyć, jeżeli nie zapomnę. Otóż... Dobrze. Wyobraźcie sobie, że Eldarzy kiedyś byli takim... Wyobraźcie sobie nasze społeczeństwo, tylko że bardziej rozwinięte technologicznie. To byli wtedy Eldarzy. I właśnie dzieje się... znaczy u Eldarów działo się wtedy mniej więcej to, co dzieje się u nas w tym momencie, przynajmniej w internecie, czyli jest masę młodych dziewczyn, które jedyne co potrafią zrobić, to wstawić sobie na Facebooka goły tyłek. Swój. No może nie goły, ale praktycznie, no wiecie o co mi chodzi, no. Spotkałem się z opinią, że to jest dziwkarstwo. Ktoś użył takiego słowa. Jeżeli ktoś się oburzył tym określeniem, no to przepraszam. Po prostu ja cytuję. To nie są moje słowa. Powiedzmy, że nie mam zdania na ten temat. Ale jest coś takiego. I wyobraźcie sobie, pomnóżcie takie zachowania razy miliard, to mniej więcej, to zrozumiecie, co się działo u Eldarów. I właśnie panowała tam rozpusta, lekko mówiąc. No i co się stało? W taki sposób, znaczy to zapoczątkowało istnienie nowego boga chaosu i był nim Slan.